Po wojnie 30-letniej powstały w hrabstwie kłodzkim, począwszy od lat 50. XVII wieku, wielkie latyfundia procesarskiej napływowej arystokracji hrabiów von Altan, von Herberstein, von Wollis i von Gotzen. Po bezdzietnej śmierci ostatniego męskiego potomka tego rodu, hrabiego Johanna von Gotzen, majątek przeszedł w 1780 na syna jednego z jego córek, hrabiego Antonego Aleksandra von Magnis. Od tego czasu do końca II wojny światowej dobra pozostawały we władaniu tego rodu. Mający posiadłości na Morawach hrabiowie von Magnis w 1810 roku powiększyli swoje dobra kłodzkie i stali się w XIX wieku największymi posiadaczami ziemskimi na terenie hrabstwa kłodzkiego. Wszystko to znalazło wyraz w wielkości i okazałości bożkowskiego zespołu rezydencjonalnego złożonego z pałacu, ogrodu ozdobnego, parku, wieży widokowej, zwierzyńca i barzęciarni. Zaczątkiem i rdzeniem rezydencji w Bożkowie był późnorenesansowy dwór z roku 1570 zbudowany na planie prostokąta. Po przejęciu dóbr przez hrabiów von Magnis dwór został przebudowany w 1787 roku na reprezentacyjny pałac utrzymany w stylu łączącym późny barok i palladiański neoklasycyzm. Projekt wykonał zapewne czeski architekt. Niewykluczone, że dworski budowniczy Magnisów. W 1791 roku zespół pałacowy został powiększony o 3-hektarowy park, a w nim oranżerię, barzęciarnię i staw z rybami. Wybudowano również orchidearium, które stało się atrakcją turystyczną regionu. Magnisowie umieli zarabiać pieniądze. Wydawać zresztą też. Zarabiali na rolnictwie, posiadali prawie 10 tysięcy hektarów, na które złożyły się majątki rycerskie z folwarkami oraz leśne, położone na terenie ziemi kłodzkiej. To oni założyli w 1797 roku nowoczesną owczarnię liczącą 10 tysięcy sztuk zwierząt. Pierwsi na Dolnym Śląsku zaczęli uprawiać rzepak, zbudowali olejarnię i cukrownię. No i wystawili imponujący pałac, który do dzisiaj robi wrażenie.
1870 roku pałac prawie kompletnie spłonął. Rok później prawnuk Antona Aleksandra, Anton Franz Wilhelm Karl von Magnus, zlecił odbudowanie pałacu w stylu neorenesansowym. Wzniesiono wówczas wysoką wieżę i dwa skrzydła pałacowe. Przekształceniu uległa również barokowa część budowy. Wyzwania tego podjął się mistrz budowlany z Wrocławia Karol Schmidt i w 7 lat od pożaru pałac był gotów do zamieszkania. Otaczał go piękny park z pływalnią. Nie zabrakło oranżerii, bażanciarni i stawu, do którego przed wizytą królowej Prus Luizy wpuszczono złote rybki. W środku też było wszystko na wysoki połysk. Meble z Wenecji, galeria rodowych portretów, miedzioryty, cenna broń. Pałacowe wnętrza liczą około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Bajkowa sceneria sprzyjała licznym przyjęciom, jakie organizowała hrabiowska rodzina von Magnus. Bale, suto zastawione stoły, polowania, gra w tenisa, zabawy w pływalni – to tylko część atrakcji, z których korzystali goście pałacu w Bożkowie. Magnusowie wiedzieli, jak wydać pieniądze, by zadowolić swoich gości. Come on.
jumping. I had nervous and fried out here. Heading to business cancellation. Posiadłość w swoich murach przyjęła wielu sławnych na tamten czas osobistości. Wśród gości znalazł się John Quincy Adams, jeden z prezydentów USA, Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wraz z małżonką Luizą Mecklenburską oraz Fryderyk Wilhelm IV Hohenzollern. Ostatnim przedwojennym właścicielem majątku w Bożkowie był tam urodzony w 1905 roku hrabia Ferdinand von Magnitz, syn Antona i Bianki z domu Dejm. Burzliwe czasy II wojny światowej pałac przetrwał bez zniszczeń. Jego wnętrza posłużyły za składnicę dzieł sztuki z inicjatywy Naczelnego Konserwatora Zabytków na Dolnym Śląsku, Gintera Grindmana. W pałacu prawdopodobnie znalazła się również część zbiorów z berlińskiego Kaiser Friedrich Museum. Najcenniejsze egzemplarze dzieł sztuki zdążono wywieźć z posiadłości, zanim wkroczyli Rosjanie. Z nadejściem Sowietów los pałacu stanął pod znakiem zapytania. Na szczęście Sowieci ograniczyli się do splądrowania wnętrz pałacu i ograbienia ze wszystkiego, co uznali za cenne, bez dokonywania zniszczeń samej budowy. W końcu maja 1945 roku zdobne wnętrza świeciły już pustkami. Ostatnią mieszkanką rodowej posiadłości była hrabina Bianka, wdowa po Antonie von Magnitz, który zmarł w roku 1944. Hrabina została przymusowo wysiedlona z posiadłości około lutego 1946 roku. Na miejscu hrabiny von Magnitz pozostał tylko jej kamerdyner, którego zadaniem było m.in. pilnowanie dóbr ukrytych tu przed wysiedleniem. Jeden z przesiedleńców popatrzył nocą, jak kamerdyner zakrada się do dawnej pływalni. W ten sposób pod betonową płytą basenu odkryty został skarb von Magnitzów, a w nim srebra, zastawy i biżuteria. W chwili rozkradania majątku wkroczyła milicja i sprawców aresztowano, jednak zarówno sam skarb, jak i rodzina Magnitzów zaginęły. I'm at the top step and I can look down over the ICU and
random at the fourth rung up. There you go. There you go. Okay, now let me go to the table. More. At another inch. There you got it. That's a good step. Yep. About a 3-footer. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Po wojnie w pałacu umieszczono szkołę rolniczą noszącą nazwę Zespół Szkół Agrotechnicznych imienia Batalionów Chłopskich, która po wybudowaniu nowych budynków w otoczeniu kompleksu pałacowego ostatecznie wyprowadziła się z pałacu w 2004 roku. Od tego czasu niszczejący pałac pozostaje w rękach prywatnych, parokrotnie zmieniając już właścicieli. Z daleka dawna rodowa siedziba von Magnisów wciąż jest baśniowa. Z bliska, choć zniszczona i ogołocona z wyposażenia, wciąż piękna. Wędrówka po monumentalnych pałacowych schodach, kunsztownych korytarzach, salach i zakamarkach to fascynująca, pobudzająca wyobraźnię przygoda, która na długie lata zapada w pamięć. Nieuchronnie nasuwa myśl. Boszków to skarb kultury narodowej zasługujący na pieczołowitą opiekę państwa, więc dlaczego ginie na naszych oczach? I to by było na tyle. Zostawcie pod filmem co tam chcecie, kliknijcie dzwoneczek, widzimy się za tydzień. Cześć!